Cześć. Dzisiejszy odcinek poświęcę zliczaniu swoich ciężarów, jakie posiadam do treningu takiego w trakcie dnia pracy, ponieważ ja siedzę głównie przy komputerze, więc nie jestem w stanie przez 8 godzin robić nic innego niż praca na pasie. Policzę sobie też i dla siebie, bo tak naprawdę mniej więcej wiem, ile tego posiadam, ale dzisiaj się jakby okaże, ile tego faktycznie jest tutaj i w mojej przydomowej siłowni. Zapraszam. Zaczniemy od mojego ciężaru podstawowego, który praktycznie nie znika z pasa. Jest to ciężar podstawowy, 15-kilogramowy. Od niego zaczynam rozgrzewkę i wszelkiego typu ćwiczenia. Takie podstawowe. On ma taki plus, że jest stosunkowo gruby, ale ma dosyć niedużą szerokość i jest bardzo wygodny, ponieważ można z nim wykonywać wszelkiego rodzaju ćwiczenia, nie powodując obijania. Gdybyśmy wzięli taki tradycyjny krążek 15-kilogramowy, no to on będzie miał średnicę około 45 cm. Ten ma, wydaje mi się, że nie przekracza 30 cm. Tak więc tu mamy 15 kg. Dalej przechodzimy do mojego wózeczka. Mój wózeczek z ciężarem. Jest to takie podręczna siłownia. Mamy tutaj loading pin, który sam wykonałem. 50 mm, ponieważ większość ciężarów mam o standardzie olimpijskim. Oprócz tego jest 6 krążków heksagonalnych, ogumowanych, żeliwnych, czyli 30 kg. Tu jest, są dwa też jakieś no-name żeliwne całkowicie, tylko polakierowane. Dalej 2,5 × 2, 1,25 Marble Sport, które co ciekawe znalazłem, jak wywoziłem rzeczy na złom, takie podczas remontu, i facet na złomie posiadał dwa takie krążki, więc kupiłem to w cenie złomu. Tu z prawej strony są odłożone krążki M&H, to już jest obciążenie kalibrowane zawodnicze. Kiedyś też je kupiłem, chyba w takich cenach jak teraz się nie da kupić, bo stal poszła do góry. I ogólnie firmy sprzedają już w 20 plus za kilogram. Wtedy kupiłem to chyba w takiej cenie, jak teraz takie zwykłe można kupić. Tak więc tutaj mam dwie piątki, dwa i pół i 1,25. I te ciężary zejdą ze mną na dół, bo tutaj i tak jest już za dużo tego ciężaru. Bo łącznie z tym to by było 80 kg, a chyba nie ma co przesadzać. 62,5, jak sobie zostawię tutaj, to będzie świat i ludzie. Oprócz tego tutaj też on idzie do zejścia. Jest gryf łamany 120 mm. On jest chyba 8-kilogramowy. I to jest fatbar, więc to jest 50 mm średnicy. Bardzo dobre ćwiczenia można tym wykonywać. Na przykład, dziabnąłem na przykład pronację, supinację, no i oczywiście standardowe podnoszenie. Kontynuując liczenie, mamy tutaj bardzo ciekawe krążki. Są to dwie pięćdziesiątki, które dostałem chyba od gościa, który sprzedawał swoją siłownię. Jakbym się podciągał z obciążeniem, to by były cudownie wspaniałe. To jest 100 kg o bardzo, bardzo wąskiej grubości. Co my tutaj dalej mamy? Mamy 30 kg w bumperach. Kiedyś miałem ich więcej, ale one są niespecjalnie wygodne w przechowywaniu, bo są duże, że już się nie bawię w żadne dwuboje, to nie są one mi do niczego potrzebne. I teraz mamy drobiznę, chyba że jeszcze wliczymy te hesy 25, 4 sztuki, czyli to jest 100 kg. I tutaj mamy ketel 20 kg. Ketli to ja bym w ogóle chciał mieć cały zestaw, przynajmniej 12
16, 20, 24, 32, 40. To by było taki idealny zestaw. Na 44 może. No to do wyciskania nad głowę spoko. Na barki. Znów tutaj leżą ciężary, takie obciążenia małe, handlowe. Kiedyś się dostałem też z jakiejś wyprzedaży OLX-owej i mamy ich tutaj 11, 1,25, 2, dobrze liczę, 2, 1,5, dwa takie dziwne 0,75 i 4 kilogramówki i to daje w sumie 12 kg, 12,25. I tu mamy rozebranego hantla. Mam takiego hantla na długim gryfie. Taki gryf jest bardzo przydatny do treningu właśnie armwrestlingowego, do zawijania nadgarstka, do treningu cuppingu. No i oczywiście do bicepsa, do bardzo wielu jeszcze innych ćwiczeń. To nie o tym dzisiaj. Na tym hantlu mam założone 4 piątki, 8, 2,5 kg, dobrze liczę 4, czyli 8, 6 dwójek i 2 jedynki, co daje łącznie 40, 52, 54 kg. I tam gryf to pewnie jest kilogram, 2 kg na maksymalnie. Czyli 54 plus 12, 25 to nam daje 62, 25 plus 100 plus 30 plus 100 plus 20 kettle to by wychodziło 390, a przepraszam, jeszcze 80 na górze, to wtedy w sumie jest 392, 25. No to już taki ilość tych ciężarów dosyć wystarczająca. Tutaj oczywiście dookoła mam jeszcze poremontowe składowisko, muszę zamówić regały, bo to jest takie moje pomieszczenie, to jest mój kąt do treningów, ale on będzie finalnie troszkę inaczej jeszcze wyglądał, bo to muszę wszystkie rzeczy poskładować. Tutaj jakieś worki z cementem czekają na przeprowadzkę do innego domu. Tak więc na razie jest taki trochę syf, ale już niebawem będzie tutaj przyzwoite miejsce do treningów. No i na koniec suma kilogramów, którą uzbierałem, wynosi 392 i 250 gramów. Co to oznacza? To oznacza, że jestem trochę pierdolnięty i zbieram złom, jakby mi był do czegoś potrzebny. To jest słuszna konkluzja z tego całego filmu, ponieważ sam jakby tego nie liczyłem już dłuższego czasu i to się gdzieś tam zbierało, jakieś okazje na OLX-ie. Na Allegro chyba nawet coś kupowałem, ale chyba głównie na OLX-ie. Więc tego ciężaru jest dużo. Pytanie, czy ktoś z Was potrzebuje tyle ciężaru? Myślę, że nie. Podstawą do treningu siłowego na armwrestling to jest, myślę, że 60 kg, to jest świat i ludzie. Przynajmniej dla osoby początkującej i to w małych nominałach. Ale oczywiście w ogóle nie trzeba mieć takich ciężarów. Można mieć 20 kg w domu na pasku, może 25 i to też powinno wystarczyć, a resztę należy sobie zrobić na siłowni albo w klubie armwrestlingowym. O tym będę mówił w następnym filmie. Chcę zrobić taki dosyć zgłębiający temat wejścia w ten sport, analizę tego typu, przekazać, jakie są plusy, jakie są minusy tego sportu. No i zrobić to tak trochę warsztatowo. Nie w ten sposób, że pokazywać ćwiczenia, bo tych filmów jest aż zanadto na internecie, tylko bardziej podejść do tego strukturalnie. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.